Ostatni raport Europejskiego Stowarzyszenia Funduszy Inwestycyjnych pokazuje duże różnice, jeżeli chodzi o stosunek do ryzyka wśród inwestorów w Polsce, jak i inwestorów w całej Europie. Polscy inwestorzy dużo rzadziej inwestują w fundusze akcyjne. Tutaj lokujemy około 18 czy 19% naszych środków, natomiast średnia dla Europy to niemal 40%. Odmienna sytuacja jest natomiast, jeżeli popatrzymy na fundusze dłużne i pieniężne, czyli te, które uznajemy za dużo bezpieczniejsze sposoby lokowania. Polscy inwestorzy szukają tego typu alternatyw dla lokat bankowych i lokują tam ponad 55% swoich środków. Natomiast w Europie jest to tylko 40%. Polski rynek od europejskiego różni się też diametralnie wielkością. Ten sam raport mówi o tym, że nasz rodzimy rynek to w tej chwili około 63,5 miliarda euro, co stanowi tylko 0,4% całego rynku europejskiego, który na tą chwilę przekroczył już poziom 15,2 biliona euro. Co nie jest niespodzianką, liderem rynku europejskiego pozostaje Luksemburg, w którym lokujemy ponad 25% środków. Podobną rolę jak Luksemburg dla mieszkańców Europy kontynentalnej pełni Irlandia dla mieszkańców Wielkiej Brytanii, gdzie lokowane jest 15% aktywów europejskich inwestorów. Kolejne kraje to Niemcy i Francja, gdzie lokujemy 13% środków jako Europejczycy i na piątym miejscu Wielka Brytania. Dane te pokazują bardzo dużą centralizację na tym rynku, ponieważ w tych pięciu okręgach ulokowane jest ponad 77% środków. Z uwagi na to, na tą właśnie centralizację, jak i na uwarunkowania podatkowe, a także to, że nadal nie należymy do strefy euro, no polskim funduszom inwestycyjnym ciężko jest walczyć o klientów z rynków zagranicznych, więc skupiamy się na rynku rodzimym, co jest tutaj jakby naturalne. Pomimo tego, że nadal nasz rynek jest bardzo mały w skali rynku europejskiego, ostatnie lata pokazują, że możemy gonić tą czołówkę. My w tym roku spodziewamy się napływu środków do funduszy inwestycyjnych na poziomie około 18 miliardów złotych, co stanowi znaczący napływ, biorąc pod uwagę, że w tej chwili cały rynek wyceniany jest na około 260 miliardów aktywów. To wszystko oraz dobre wyniki naszych zarządzających pozwalają bardzo dobrze spoglądać tutaj w przyszłość i widzieć dobre perspektywy rozwoju naszego rynku.